Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Ojczysty Dodaj do Ulubionych Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a dzisiaj będę moderowała nasze spotkanie. Jak przeprowadzić warsztaty słowotwórcze dla rodzin w bibliotece to temat naszego webinaru. Jego prowadzącymi będą Małgorzata Leszko i Katarzyna Sołtan-Młodorzeniec. Już za chwilę przekażę im głos, ale zanim to nastąpi, opowiem o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Mogą tam Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to proszę dać znać, ja postaram się pomóc gdzieś już w indywidualnej rozmowie. Z góry też przepraszam za nasze spóźnienie, miałyśmy małe problemy techniczne, ale mam nadzieję, że już wszystko pójdzie sprawnie. Nie zabieram więcej czasu, przekazuję głos Małgosi i życzę owocnego spotkania. Mnie widzą i słyszą, bo ja chwilowo tak, więc jest jakiś chyba sukces. Okay. Przepraszam Państwa bardzo, ale no, technologia tutaj tam dzisiaj jakoś nie ułatwia życia. Jest to jeden z minusów spotkań przez internet, ale mają one też swoje plusy, bo dzięki temu możemy z większą liczbą z Państwa się spotkać, co pewnie nie byłoby możliwe, gdyby nie to, że robimy to przez internet. Więc ja już w takim razie przekazuję głos na sekundkę Małgorzacie, koordynatorce programu domowego i koordynatorce Nocy Bibliotek, a ja zaraz do Państwa wrócę. Bardzo Państwa przepraszamy za problemy techniczne, ale no, zdarzają się w bibliotece. Jesteśmy dzisiaj tutaj znów w Bibliotece Województwa Mazowieckiego na ulicy Koszykowej w Warszawie, gdzie już tę sobotę o 19 otwieramy uroczyście akcję Noc Bibliotek. Transmisja będzie, mam nadzieję, lepsza technicznie i liczymy, że do nas łączycie. Dziękuję, że jesteście z nami. To już takie drugie webinarium naszego programu, ale tak naprawdę pierwsze, w którym możemy już polecić Wam informacje na stronie akcji, które znalazły się tam wszelkie materiały edukacyjne programu, do korzystania z których bardzo zachęcamy. Powiększyło się też grono wspierające program domowy, mówię tu o wydawcach. Wydawnictwo Egmont przekazało dla wszystkich bibliotek, które zostaną przyjęte do programu i zdecydują się na warsztaty, książki, nowo wydaną książkę dla dzieci Basia, Wielka Księga Słów, o znanej bohaterce literackiej, książeczek dla dzieci Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak, która to zbiera słowa najpopularniejsze w rodzinie Basi. Są tam też słowotwory, neologizmy, na przykład sowinista, mówiąca i taka bliska dzieciom lektura. Tę książkę mamy dla Was. Mamy też główną, taką flagową w zasadzie pozycję naszego programu, czyli Michała Rusinka, Jak przekręcać i przeklinać. To jest inspiracja i pomoc edukacyjna, którą będziecie mogli wykorzystać w czasie prowadzenia warsztatu, czy przygotowując się do niego. Mam tutaj też, pokażę Wam, przyniosłam, to jest Basia, taka opasła księga. A to jest książka, którą też napisał Michał Rusinek, to jest zbiór jego felietonów na temat kiksów językowych, pomyłek, właściwie świadomości językowej Polaków i naszej takiej codzienności. Bardzo dowcipna, bardzo zabawna, jak to u Rusinka, a równocześnie rzeczywiście pokazująca, jak mądrze i świadomie korzystać z języka, więc to też dla Was. Korzystając z tego, że widzimy się tutaj, powiem jeszcze krótko o sprawach organizacyjnych związanych z programem. Przez chwilę, mam nadzieję, że jestem słyszana i widziana. Jeśli chodzi o termin prowadzenia warsztatu, jest to dość długi czas, bo do 30 macie możliwość.
możliwość zorganizowania takiego warsztatu rodzinnego w bibliotece. Część bibliotek, które już przyjęliśmy do programu, zasugerowała, że chciałaby przeprowadzić ten warsztat 9 czerwca w Noc Bibliotek. My jakby rekomendujemy, żeby jednak chwileczkę z tym poczekać, parę możliwości, ponieważ tak jak powiedziałam na początku, rośnie nam tutaj pakiet materiałów, nie chcielibyśmy z nich nie skorzystać, to znaczy nie uwzględnić ich w tych paczkach dla Was, także będziemy indywidualnie się kontaktować już z bibliotekami, które zgłosiły się już do naszej akcji i ustalać te terminy, czy mamy pędzić, pakować paczki i spieszyć się na bibliotek, czy spokojnie przeprowadzicie ten warsztat w innym terminie do 31 lipca. I wtedy otrzymacie od nas już ten pełen pakiet materiałów. To tak jakby pod Waszą rozwagę i refleksję. Oczywiście to Wasza decyzja. Natomiast jeśli chodzi o same materiały wspierające Was, poza książkami, o których już mówiłam, jest to przede wszystkim rozbudowany scenariusz warsztatu, który już jest na stronie domowy.ceo.org.pl, na stronie oficjalnej programu. Tam znajdziecie różne warianty związane z zabawami językowymi, trochę dostosowane do wieku dzieci, trochę do Waszych zainteresowań i potrzeb, trochę do specyfiki rodzin, które z Wami uczestniczą w Waszym bibliotecznym warsztacie. Więc myślę, że to jest materiał bardzo inspirujący i pomocny. Tam są też załączniki w postaci takich gotowych pomocy edukacyjnych, które wymyśliła Aleksandra Mostowska, bibliotekarka, która współpracuje z nami w tym programie i przeprowadziła pilotażowy warsztat w bibliotece na Mokotowie, na ulicy Tynieckiej, w którym wzięły udział dzieci w różnych wieku, od 4, 5 do 9 lat. Bardzo to było udane spotkanie, długie i intensywne. Zabawy edukacyjne, te językowe, bardzo, bardzo jakoś tak się sprawdziły i dzieci były niezwykle tym zainteresowane. Później ta część plastyczna, już realizowana trochę już jednak po ponad godzinie, właściwie po półtorej godziny warsztatu, była już może taka, nastąpiło pewne znaczenie materiału, więc to apelujemy do Was, uwzględniajcie to i być może warto, żebyście przeprowadzali warsztat, może nie w takich godzinach, właśnie stąd ta sugestia, że może Noc Bibliotek to nie jest najlepszy termin akurat na ten warsztat, chyba że początek wydarzenia. Natomiast oprócz tego scenariusza są tam też teksty naszej ekspertki, z którą za chwilę znowu się zobaczycie, Małgorzaty Leszko, która napisała 3 takie bardzo inspirujące, pogłębione teksty dotyczące tego, jak analizować język, nasz język codzienny, nasz język rodzinny i jakiego typu słowa znalazły się na naszym warsztacie i trafiły do naszego słówka, bo jeszcze nie powiedziałam, ale nie tak są tu z nami nowe biblioteki. Efektem naszego programu, efektem tych warsztatów, o których zaraz Małgosia będzie mówiła szczegółowo, o których przebiegu, jest elektroniczna książka na stronie akcji, zbierająca te słowa rodzinne, które pojawią się na warsztatach, opracowane i wstecznie, i językowo, i w formie opowieści, jak się narodziło dane słowo przez uczestników, czyli dzieci z rodzicami czy z opiekunami. Dlatego bardzo polecamy, zajrzyjcie na stronę domowy.co.org.pl i zapoznajcie się z tymi materiałami. Dosłownie świeży, gorący jest też film z tego pilotażowego warsztatu. On jest i na stronie akcji, i na Facebooku Nocy Bibliotek, i na Facebooku domowego, który przed chwilą powstał. On jest takim materiałem oczywiście promującym nasz program, ale też wyraźnie instruktażowym, to znaczy tam krok po kroku są pokazane poszczególne elementy warsztatu z pewnymi dobrymi radami, uwagami, to z czego warto skorzystać, są pokazane reakcje dzieci, praca bibliotekarki prowadzącej warsztat,
Także myślę, że to jest duża, duża pomoc i taka też inspiracja do tego, żeby nie bać się takiego dość oryginalnego tematu z warsztatów w takim otwartym i twórczym miejscu jak biblioteka. Ja za chwilę przekażę głos Małgosi, bo bardzo chcę, żebyście po kolei poczuli się pewnie jakby w tych poszczególnych elementach i wykorzystamy obecność tutaj z nami językozna świetnie czuje i rozumie temat, którym się zajmujemy w tym warsztacie. A ja jeszcze tylko powiem, że na koniec oczywiście z przyjemnością odpowiem na wszelkie wasze pytania organizacyjne związane przede wszystkim z programem domowym, bo jeśli chodzi o noc, no to proszę korzystajcie z maila od bibliotek @małpa.org.pl. Dziękuję, pozdrawiam i jestem wciąż z wami. Dzień dobry, witam jeszcze raz i przepraszam też za zamieszanie. Teraz to już naprawdę jestem ja, Małgorzata Leszko, mimo że tutaj przez widziałam, że Państwu się wyświetlałam Katarzyna jako Małgorzata Leszko, ale to tylko nasz hokus pokus. Chciałam, dlaczego w ogóle zajmujemy się tym tematem w Centrum Edukacji Obywatelskiej? Ja jestem polonistką językoznawczynią, ale jestem też animatorką, trenerką, zajmuję się prowadzeniem zajęć edukacyjnych dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. I jestem też, i myślę, że to jest najważniejsze w tym programie, miłośniczką języka i miłośniczką słowa. I od dawna chodziło nam po głowie, żeby zorganizować program, który jakoś będzie dotyczył języków rodzinnych, dlatego że mamy wrażenie, że to jest właśnie to, o co chodzi w ogóle w programie Ojczyzna Zajdą Ulubionych, to co jest w nim najważniejsze, to jest taki osobisty, intymny znak do języka, który się ujawnia w językach rodzinnych. Języki rodzinne to są takie języki specyficzne, którymi mówimy tylko w wielkim gronie osób, one mają bardzo mało użytkowników, najczęściej to jest kilka osób, one są też bardzo zmienne, bo ciągle coś do tych języków wchodzi albo z nich wychodzi, nie mają też swojej takiej reprezentacji w słowniku. Większość tych słów nie znajdziemy w słownikach językowych i na tym też polega ich urok. Taki swoisty, to jest taki swoisty kod językowy, którym się posługujemy w rodzinach, dzięki którym czujemy, że przynależymy do jakiejś grupy, do tej właśnie grupy rodzinnej, która może się ze sobą porozumiewać językiem, który nie do końca jest czasem zrozumiały dla innych. Języki rodzinne mają w sobie ten taki osobisty wymiar polszczyzny, który sprawia, że w ogóle budzą one dużo emocji i duże też zainteresowanie. Kiedy przygotowywałam się do tego, żeby pisać teksty, które Państwo otrzymają, to zrobiłam sondę na Facebooku wśród swoich znajomych i zapytałam o to, jakie są słowa, których oni używają w rodzinach, które właśnie mają charakter takich słów tylko domowych. I spotkałam się z bardzo dużym odzewem, szczerze mówiąc, z nadspodziewanie dużym, dlatego że ten temat też poruszył wspomnienia, poruszył właśnie takie emocje związane z przynależnością do rodziny. I z jednej strony mamy tutaj ten właśnie taki emocjonalny charakter polszczyzny, a z drugiej strony języki rodzinne mają też w sobie coś, co jest bardzo twórcze, ponieważ zazwyczaj w naszym takim codziennej komunikacji językowej posługujemy się językiem w sposób taki bardzo użytkowy. Chodzi nam o to po prostu, żeby się sprawnie porozumieć, żeby nikt nas nie opacznie nie zrozumiał, żeby uniknąć komunikacyjnych jakichś. Natomiast w językach rodzinnych dostrzegamy taką dużą dozę twórczego potencjału języka, tego, że możemy tworzyć własne słowa i sami jesteśmy współtwórcami polszczyzny, co jest możliwe głównie jednak w środowisku takim właśnie rodzinnym albo znajomych, ponieważ w polszczyźnie ogólnej mamy ten wpływ na polszczyznę dosyć ograniczony. Rzadko możemy tworzyć nowe słowa, których będą używać wszyscy użytkownicy polszczyzny i które znajdą się w słowniku. I w tych językach domowych jest też dużo humoru, żartów,
to takiego żartobliwego podejścia do języka, ale też piękna. Te słowa są w jakiś sposób także piękne. Od razu powiem, że też w ramach języków domowych mieści się dużo więcej niż to, co staramy się zbadać w tym programie. To znaczy w językach domowych mieszczą się też powiedzenia rodzinne, jakieś takie słowa, które są zapożyczone z gwary, ale z różnych powodów przeszły do języka, bo na przykład babcia pochodziła z jakiegoś rejonu i mówiła tak. Natomiast w programie domowy, w tej akurat edycji, skupić się na języku dzieci. I zachęcamy Was do tego, żebyście wspólnie ze swoimi uczestnikami warsztatów, z rodzinami, starali się odkryć, jakie słowa w ich rodzinach stworzone przez dzieci, wymyślone takie dziecięce słowostwory. I zaraz postaram się przybliżyć trochę jeszcze ten temat, ale na początek może chciałabym zrobić taką szybką bardzo sondę, żeby wiedzieć, z kim rozmawiam. Chciałabym zapytać Państwa, biorą Państwo udział w bibliotek i zaraz zadam to pytanie przez sondę. Przepraszam, ale nie mogę otworzyć dobrej ankiety, więc może mogę Państwo po prostu napisać na czacie. Czy są osoby, które biorą udział w nocy bibliotek? Widzę, że dołączają też nowe osoby, oczywiście nie ma problemu, my też się spóźniliśmy dzisiaj, więc... Na razie w większości są osoby, które biorą udział. Bardzo nas to cieszy, ale zachęcamy też osoby, które nie biorą udziału w nocy bibliotek do tego, żeby się włączyć, bo to jest program, który jest jakby trochę niezależny. I w tym krótkim, w krótkiej swojej prezentacji chciałabym Państwu pomóc prześledzić trochę tak poszczególne kroki w tym programie, żeby trochę ułatwić Państwu zrozumienie, na czym w ogóle polega udział w programie domowy i jak to można zrobić. Więc ten program tak naprawdę ma trzy proste kroki. Pierwszy jest taki, żeby się w ogóle zgłosić, ale tutaj go nie ma, bo wydaje mi się, że jest on oczywisty i raczej taki organizacyjny. Jeżeli już Państwo się zgłoszą i zostaną przyjęci do programu, dostaną Państwo, tak jak wspomniała Kasia, paczki z książkami. I Państwa zadaniem będzie zaproszenie uczestników. Ci uczestnicy to będą rodziny z dziećmi, które przyjdą do Państwa na warsztaty do biblioteki. Potem należy takie warsztaty przeprowadzić, a na koniec należy wysłać do całego krótkie podsumowanie z informacją o tym, jak przebiegł warsztat i należy do niego dołączyć kilka zdjęć z warsztatów, które te zdjęcia będą obrazowały prace przygotowane przez rodziny z dziećmi. I w tym pierwszym kroku, to co warto tutaj powiedzieć, to to, że tak jak wspomniała Kasia, mamy dla Państwa film, który mogą Państwo pokazać rodzicom z dziećmi jako trochę takie wprowadzenie do tematu, żeby oni wiedzieli w ogóle, na czym będą polegały warsztaty. Można też skorzystać z takiego zaproszenia ulotki, którą zaraz pokażę. Tutaj przygotowaliśmy taką przykładową treść. Ona wygląda tak, ale to jest oczywiście tylko przykład. Mogą sobie Państwo to dostosować, wydrukować na po prostu zwykłych kartkach. Ważne, żeby tutaj jakoś zainteresować rodzinę i trochę zmysłowić, o co chodzi. Więc można podać kilka przykładów takich słów rodzinnych. Ja tutaj wybrałam takie jak przysiędek i piekantny. I wyjaśnić, że są to warsztaty
dla rodzin z dziećmi. Tu jest bardzo ważne, żeby to jakoś mocno wybrzmiało, że to nie są warsztaty stricte dla dzieci, dlatego że bez udziału dorosłych będzie trudno dzieciom samym wziąć udział w tych warsztatach, chyba że wcześniej rodzice pomogą im w domu wybrać te poszczególne słowa rodzinne z ich słowników domowych, ale może to być trudne, dlatego warto, żeby tutaj wybrzmiało w tym zaproszeniu właśnie to, dla kogo on jest, dla kogo jest przeznaczony ten warsztat, że warto, żeby dzieci miały opiekunów. No i oczywiście napisać, kiedy i gdzie się odbywają. Jeżeli chodzi o wiek uczestników, to my proponujemy wiek taki 4-8 lat jako wiek dzieci, ale oczywiście to zależy od Państwa, bo Państwo najlepiej wiecie, z kim pracujecie. I ten scenariusz warsztatu, który Państwo dostaną, on będzie mógł być przez Państwa dostosowany. To nie jest tak, że muszą Państwo wykonać dokładnie warsztaty według tego scenariusza. To jest tylko nasza propozycja, mogą go Państwo modyfikować, zmieniać, uzupełniać. I jeżeli będą Państwo mieli takie poczucie, że na przykład pracują Państwo z trochę starszą młodzieżą, to jak najbardziej część tego warsztatu również można wprowadzić dla młodzieży trochę starszej. I jeżeli chodzi o liczbę uczestników na spotkaniu, to też zależy to od Państwa, ale tutaj ważne jest to, żeby ono jednak miało charakter taki warsztatowy, więc żeby tych rodzin czy par, tak, dziecko, rodzic nie było więcej niż powiedzmy 10, bo wtedy przy większej liczbie to jest właściwie trochę trudno zadbać o to, żeby wszyscy byli włączeni, żeby mogli też słyszeć się nawzajem, jakoś wymieniać się efektami swojej pracy warsztatowej i tak dalej. No i w tym zaproszeniu koniecznie trzeba wspomnieć o tym, żeby rodziny już przyniosły swoje własne rodzinne słowostwory, żeby poświęciły chwilę na to, żeby w domu się zastanowić, jakie te słowa wymyślone przez dzieci w ich rodzinnych językach funkcjonują. Drugi krok to są oczywiście już same warsztaty. Tak jak wspomniała Kasia, my tutaj zaproponowaliśmy jednej bibliotece taki pilotaż scenariusza, pilotaż takich warsztatów, żeby zobaczyć, jak to wygląda w praktyce i Państwo ten scenariusz od nas otrzymają. Będzie też on dostępny w sieci. I proponujemy, żeby warsztaty trwały 2 godziny. Można je oczywiście przedłużyć, ale zależy to bardzo od grupy. W przypadku młodszych dzieci 2 godziny to jest taki czas, że trochę może być trudno. I może być tak, że uwaga dzieci się rozproszy, a zależy nam na tym, żeby w tej drugiej części warsztatu jednak dzieci, zależy nam na tym, żeby dzieci przeszły przez cały warsztat, to znaczy przez 2 części tego warsztatu. Jedna to są takie zabawy językowe, a druga i obrazki do tego słownika. Dlatego jeżeli zamierzają Państwo wydłużyć warsztat, to proszę jakby bardzo tego pilnować, patrzeć i obserwować swoich uczestników, czy nie jest tak, że oni tracą już taką uwagę, przestają się skupiać, bo wtedy może być trudno po prostu wykonać tę drugą część, która no jest tak naprawdę jakoś najważniejsza w tym programie, bo chodzi o to, żeby rodziny wyszły z przykładami swojego języka domowego. Tutaj Kasia pisze, że scenariusz jest dostępny na stronie programu. Super. I jaki jest cel w ogóle spotkania? Tak jak wspomniałam, cele są 2. Jedno to jest takie, żeby w ogóle się pobawić językiem, dostrzec taki jego twórczy charakter. Z drugiej strony chodzi o to, żeby stworzyć słowniczki rodzinne, przynajmniej jedno z takich słówek rodzinnych przedstawić graficznie w postaci obrazka. I chciałabym Państwa przeprowadzić trochę przez taki plan tego warsztatu, z jakich takich klocków składa się nasz warsztat, jakie są jego elementy, które... Tutaj dostałam informację, że źle słychać. Nie wiem, czy mogę coś tu zrobić, teraz postaram się troszkę połączyć jeszcze audio. Może będzie lepiej. Z jakich elementów składają się nasze warsztaty? Ważne jest to, że scenariusz warsztatu jest wariantowy, to znaczy, że są w nim propozycje ćwiczeń, które można modyfikować. Ważne jest to, żeby cel poszczególnych ćwiczeń był taki, jak tutaj proponujemy tej prezentować, ale pamiętać o tym, żeby one były jakby zbliżone, jeżeli chodzi o charakter. Więc na początku, kiedy zaczynamy warsztat, ważne jest to, żeby zrobić krótką rozgrzewkę.
powiedzieć, o co chodzi w ogóle w spotkaniu, co się będzie działo, dać jakąś możliwość, żeby osoby uczestniczące trochę się poznały, przynajmniej podały swoje imię, jakąś minimum informacji o sobie, żeby trochę zadbać o takie poczucie bezpieczeństwa osób na warsztacie i żeby wprowadzić jakieś ćwiczenie energetyzujące, takie wprowadzające w temat. Temat języka, więc tutaj proponujemy takie ćwiczenia, również skorzystać z własnych. Jedno to jest na przykład takie, żeby każdy podał swoje imię i wymienił dwie cechy na pierwszą literę swojego imienia, czyli na przykład nazywam się Małgosia i jestem miła, chociaż oczywiście można też bardziej twórcze przykłady wymyślać. Można to być też na moje imię, a potem przedstawiona osoba, jeżeli w tym poprzednim imieniu jest jakaś litera z imienia tej osoby. Czyli na przykład przedstawia się Dorota, więc potem przedstawia się Tomek, bo w Dorocie jest T. Potem może przedstawić się na przykład Kasia, bo w Tomku jest K i tak dalej. Może też o takie ćwiczenia rozgrzewające, to proponuję więcej słów na jakąś literkę. Można to zrobić też jako taką konkurencję rodzinną trochę, żeby tutaj zrównać szanse dzieci i dorosłych oczywiście. Można też, i takie jest też ćwiczenie zawarte w scenariuszu, stworzyć, pociąć literki wyrażenia słownik domowy i zapytać, ile słów można utworzyć z tych literek, bawić się w przedstawianie literek. Tutaj myślę, że Państwa kreatywność też umożliwi poszerzenie tego scenariusza o kolejne ćwiczenia, bo to jest tak dosyć proste. Chodzi po prostu o to, żeby trochę rozgrzać uczestników i żeby oni zaczęli się w ogóle przyglądać językowi. I drugą częścią, taką pogłębioną już bardziej warsztatu, jest część, którą ja nazwałam język pod lupą. Chodzi o to, żeby stworzyć uczestnikom taką sytuację, w której mogą się zastanowić nad wieloznacznością języka i nad jego taką skojarzeniowością, żeby wyjść z myślenia o języku jako o komunikacji tylko, takim po prostu czymś, czego używa trochę jak narzędzia, bardzo użytkowo, i zwrócić uwagę na język jako taki. Więc może to być na przykład takie ćwiczenie, w którym pokazujemy obrazki słów, które są wieloznaczne, na przykład słowo klucz, może być klucz taki do zamka, do drzwi, a może być też klucz, taki klucz francuski numeru. Może być też zamek w drzwiach albo zamek królewski. I zadaniem uczestników jest jak najszybciej nazwać te przedmioty, dopasować wyraz do obrazka. Już w tym ćwiczeniu jakby dzieci łatwo dostrzegają, że w języku mamy często słowa, które znaczą zupełnie co innego, chociaż wyglądają na pozór tak samo. Można też tutaj wybrać takie ćwiczenie ze skojarzeniami wizualnymi. Na przykład wybrać słówka z książki Michała Rusinka, Jak przekręcać i przeklinać. Państwo również dostaną te książeczki, co wiem. Tak, właśnie jest pytanie. Z tego co wiem, to będzie ta książeczka w pakiecie, ale proszę Kasię, o tak, Kasia potwierdza, że będzie. Tam są, jeżeli nie wiem, czy Państwo znają tę książeczkę, ale jest tam dużo wierszyków dotyczących właśnie takich słów stworzonych przez dzieci. Z tyłu jest też aneks takich słówek. I my wybraliśmy tutaj kilka, na przykład huligator, pomidorek, gołęsi i dinożarły. I można zapytać dzieci, jak się wyobrażają, jak może wyglądać huligator. Można poprosić ich, żeby opisały huligatora albo pomidorka, a potem pokazać im na slajdach albo po prostu tak w kręgu, pokazać zdjęcia, proszę, rysunki z książki, też jest kontakt ze słowem pisanym z wierszem. Jest to taki też, który trochę pobudza wyobraźnię i właśnie pobudzenie wyobraźni jest też celem Chodzi tutaj już o to, żeby dzieci jakby dostrzegły, że w języku słowa nie biorą się znikąd, tylko język ma w sobie taką wielką siłę, że możemy tworzyć nowe słowa. Nie jesteśmy ograniczeni do tego zbioru, który zostajemy jakby na półce,
kiedy uczymy się języka, tylko możemy ciągle dodawać jakieś nowe słówka. I z jednej strony mamy taki wielki twórczy potencjał języka, a z drugiej strony ta twórczość jest też jakoś ograniczona zdami, bo słowo twórka polega na tym, że tworzymy słowa, które są jakoś zrozumiałe dla innych, dlatego że posługujemy się określonymi na przykład przyrostkami albo określonymi łączeniami słów. I w tej części proponujemy na przykład takie ćwiczenia jak wynalazki słowne. Tutaj prowadzące panie bibliotekarki, które prowadziły warsztat pilotażowy, stworzyły takie kostki językowe. To są trzy kostki. W jednej znajdują się rdzenie słów, czyli na przykład takie słowa jak język, stół, krzesło, cokolwiek. Na drugiej znajdują się przyrostki, czyli to, co dodajemy do słówka. To mogą być takie przyrostki jak arnia, izna, owy, tak? A na trzeciej znajdują się przedostatki, czyli to, co dodajemy przed, na przykład przed, po, nad, super, tak? Różne są przedostki. I zadaniem dziecka jest wyrzucenie trzech kostek i skomponowanie słówka, które w ten sposób powstaje. Na przykład na warsztacie powstało słowo ponadjęzykarnia, które wszystkich ust. I zadaniem dzieci, ale może też rodzin, może być to, żeby określić, co takie słowo może znaczyć. Jest to fajna zabawa dla dzieci, żeby zrozumiały, w jaki sposób niektóre słówka powstają, ponieważ na przykład ten format arnia jest bardzo, bardzo taki powszechnie używany, do tego, żeby nazywać po prostu nowe miejsce, tak jak piekarnia to miejsce, w którym piecze się i sprzedaje pieczywo. Kwiaciarnia to miejsce, w którym są kwiaty i tak dalej. Więc co mogłaby znaczyć ponadjęzykarnia? Może Państwo mają jakieś pomysły, co może znaczyć ponadjęzykarnia? Oczywiście tutaj nie ma dobrych i złych odpowiedzi. Chodzi o to, żeby dzieci pobudzić do myślenia o języku, żeby trochę się pobawiły. Można też zaproponować dzieciom, żeby i rodzicom, żeby stworzyli alternatywne znanych i mało pobudzających wyobraźnię słów, jak na przykład pianka, herbata, rower. To są wszystko słowa, które brzmią tak bardzo codziennie, banalnie, a może można je nazwać jakoś ciekawiej. Właśnie korzystając z różnych przyrostków, przedrostków i innych słów, i innych sposobów tworzenia słów. Można też, polecam też takie ćwiczenie, nadawać imiona fantastycznym, nieistniejącym zwierzętom. Można sobie skorzystać z jakichś książek fantazy, które na pewno Państwo mają w bibliotece, i zapytać dzieci, jak można by nazwać takie zwierzę, z czym mi się ono kojarzy. Tutaj jest to też jakieś interesujące dla dzieci zwykle, żeby zajmować się takim światem nieistniejącym, wyobrażonym, magicznym. Myślę, że to może być dla dzieci też ciekawe. Czwarta część, taka przedostatnia część statu dotycząca języka rodzinnego jako pewna zagadka. Tutaj chodzi o to, żeby też pobudzić trochę wyobraźnię językową dzieci, ale też już wprowadzić temat języka dziecięcego i języka domowego. Więc można tutaj już po prostu podać wybrane słówka wymyślone przez dzieci, na przykład smródki, fiufiuki, kapciapa. To są wszystko słówka, które są prawdziwymi słówkami. I zapytać, co one mogą znaczyć. Trzeba trochę pobawić detektywów językowych. Coś tutaj piszę. Tak, tak, to jest to samo webinarium. Powtarzamy je dlatego, że nie nagrało się. Tutaj Barbara pisze. Chcielibyśmy udostępnić je na YouTubie, więc staliśmy z okazji, że jeszcze nie wszyscy wzięli udział w nim. Po prostu powtarzamy webinarium, a nagrać. Następna część warsztatu już dotyczy stricte języków domowych uczestników tego warsztatu. Więc proponujemy tutaj, żeby rodziny miały czas na to, żeby pracować trochę w swoim gronie i żeby zebrały słówka, które przechowują w rodzinie, zwłaszcza takie słówka stworzone przez dzieci. Tutaj pomoc dorosłych będzie nieoceniona, ponieważ dzieci, co prawda, wytwarzają niesamowitą
liczbę słów, ale rzadko je pamiętają, ponieważ dlatego warto tutaj zaangażować w to rodziny. Zdarzyło nam się tutaj na warsztacie, który prowadziliśmy pilotażowym, że jedna z rodzin w ogóle przyszła z całą już książką, taką grubą księgą zapisanych słów i warto też wykorzystać taki potencjał rodzin, ale przygotowujemy Państwa też na to, że nie zawsze tak będzie, że mogą przyjść rodziny, które nie miały czasu się za bardzo zastanowić nad tymi słowami wcześniej w domu, więc warto trochę im wtedy pomóc, naprowadzić je, powiedzieć, o jakie słówka chodzi, że właśnie chodzi o takie słówka, które wymyśliły dzieci, jakieś przekręcone słówka, mogą też być powiedzonka rodzinne. No i zadaniem rodziny tutaj jest wybrać takie słowo, które chcieliby zobrazować w słowniku domowym, ale zachęcamy do tego, żeby było to takie słowo, które mogłoby przydać się innym użytkownikom polszczyzny. Tak jakby, gdybyśmy mieli wyobrazić sobie słowa jako książki w bibliotece, to jakie słowo z tej naszej prywatnej rodziny biblioteczki chcielibyśmy pożyczyć? Uważamy, że inni naprawdę powinni tę książkę przeczytać, powinni to słowo poznać i naprawdę ono może im się do czegoś przydać. I tutaj proponujemy takie ćwiczenie, które się nazywa Komisja do Spraw Słowostworów Języka Polskiego, żeby zastanowić się nad tym, który z tych słów miałoby największą szansę znaleźć się w słowniku domowym, w słowniku rodzinnych słowostworów. I potem za chwilę przejdę do tego, jak to ćwiczenie można poprowadzić i jak można nakierować trochę rodzinę na to, jakie to słowo mogłoby być. Cały warsztat i jak już, kiedy już rodziny wybiorą swoje słówko, to ich zadaniem jest wybrać, narysować to słowo. To może być taka zabawa plastyczna dla dzieci, oczywiście mogą w tym też uczestniczyć rodzice. Po prostu najczęściej, najprościej, w najprostszej wersji można po prostu dać uczestnikom kartki i poprosić, żeby stworzyli takie karty domowego, w którym narysują swoje słówka. I zaraz pokażę kilka przykładów, ale oprócz tego, że narysują słowo, to ważne jest, żeby rodzice, albo też dzieci z pomocą rodziców opisały to słowo. Najlepiej, żeby napisały na kartce, na tej samej kartce, albo czasami ewentualnie gdzieś z tyłu też może to być, co to słowo znaczy i jak powstało. Tutaj chodzi o to, żeby osobom, które nie wiedzą, co to jest za słowo, trochę podpowiedzieć. Często te słowa mają bardzo uroczą i taką ciekawą historię też powstania i najczęściej jest tak, że te słowa się przechowuje w językach rodzinnych właśnie dlatego, że nie tylko dlatego, że same słowa są ciekawe, ale dlatego, że często towarzyszy im jakaś zabawna historia powstania, jakieś wspomnienie rodzinne, które temu towarzyszy. I to słowo jakby przenosi nas w czasie, przypomina nam o tym wspomnieniu. I powód, dla którego często słowa przechowują się w językach rodzinnych, chcielibyśmy tę historię poznać. No i na koniec, kiedy już dzieci skończą z rodzicami tę część, to warto, żeby każdy mógł z uczestników z rodzin mogła pokazać im swoje słówka. I trochę o nich opowiedzieć, żeby też się podzielić efektami. Tutaj pojawiły się informacje, jedno pytanie. Uwaga, że to może być najtrudniejszy element zajęć. Rzeczywiście jest tak, że ta część artystyczna może być trochę trudna, ale zaraz pokażemy kilka propozycji, czy kilka właściwie przykładów, jak to wygląda w praktyce. Żebyście zobaczyli też Państwo, że tutaj nawet nie muszą to być wybitnie artystyczne prace. Bardziej chodzi o pomysłowość i o to, żeby to słowo rzeczywiście było zobrazowane w taki sposób, żeby dało się zrozumieć, co może znaczyć. I może w takim razie, skoro już się pojawił, to przejdę do przykładów, bo może to ułatwi też Państwu trochę zrozumienie, o co mi chodzi. Tutaj mamy przykład jednego z dzieci, które stworzyło słowo piekantne. Piekantne to oczywiście znaczy pikantny, tylko tyle, że się kojarzy ze słowem piec, więc ma taką wartość tutaj dodaną
że jest bardziej tak zakorzeniona w języku polskim. I widać tutaj taką historyjkę obrazową, można powiedzieć, scenariusz filmu. To po kolei się dzieje. Zjadamy papryczkę, potem dostajemy, ogarnia nas piekielny ogień i zostaje nas popiół. Ale są też na przykład takie bardziej tradycyjne obrazki, jak mynia mnioszek, czyli lody. Albo taka historyjka bardziej. Mamo, nie czytaj po włosku, możesz tę książkę przejęzyczyć na polski. Czyli przetłumaczyć na polski. I mamy jeszcze na przykład agencjanę. Tutaj właśnie bardzo ciekawa jest historia powstania tego słowa, ponieważ chodzi o słowo agencjana, które jedno z dzieci było przekonane, że mówi się agencjana, dlatego że zawsze towarzyszył temu taki okrzyk: a, agencjana! Tak, coś złego się dzieje, więc potrzeba agencjany. Mamy jeszcze słowo plącza, którego tutaj nie dodałam do prezentacji, ale może zaraz mi się uda Państwu pokazać przez podzielenie ekranu. Albo wyślemy Państwu też po prezentacji. Bo ono jest ciekawe o tyle, że plącza to są takie pnącza, tylko że zaplątane. Dodatkowo. I jedno z dzieci, które narysowało to słowo, przedstawiło je jako, zapisało je takimi zielonymi, panymi literkami. I to też jest ciekawy przykład tego, jak można w sposób wizualny też pokazać sens słowa. Tak jak wspomniała Kasia, tutaj wspomniana na czacie, że ta część należy uzupełnić taką krótką częścią opisową rodziców, jak powstało to słowo. Można to zapisać na kartce, można też zrobić dodatek do słowa na osobnej jakiejś kartce, ale jest to ważne dlatego, że już to zapisałam do slajdu, trzecią częścią po warsztacie, taką programu, która jest dla nas bardzo ważna, to jest sprawozdanie, takie krótkie sprawozdanie do CEO, w którym należy zeskanować ciekawsze prace, wysłać zeskanowane prace dzieci i rodziców i przepisać te komentarze dotyczące historii i znaczenia słowa. Dlatego, że tak jak wspomniała Kasia, takim efektem tego programu wspólnym będzie krótka taka publikacja online z obrazkami, które przedstawiają te wybrane słowa rodzinne, dziecięce. No i zależy nam na tym, żeby one były zrozumiałe dla osób, dlatego to, żeby były obudowane tym komentarzem. Tak, prosimy Państwa o to, żeby pojawiły się te dwie rzeczy, czyli skany albo zdjęcia prac i komentarze. I tutaj ważne jest to, żeby biblioteka zadecydowała wcześniej, czy chce te prace przechować na jakiś czas u siebie, żeby je zeskanować w dobrej jakości, a potem oddać je rodzicom, czy jednak chce to zrobić bezpośrednio na warsztacie, jeżeli ma takie możliwości techniczne i organizacyjne i od razu oddać materiały. Na czacie pojawia się pytanie, czy żeby dostać materiały, to jest obowiązek do końca lipca. Na harmonogram tego programu, on jest finansowy z Narodowego Centrum Kultury. Mamy po prostu, jesteśmy związani harmonogramem i musi to być później do końca lipca. Jeżeli chodzi o to, sprawy techniczne, jak wygląda udział w programie, to te najważniejsze rzeczy powiedziałam i jak wygląda sam warsztat, ale chciałabym tutaj krótko do takiej części merytorycznej przejść jeszcze jakby dotyczącej języka rodzinnego i tego, jakich słów tak naprawdę szukamy? O jakie słówka chodzi? Dlatego, że na pewno zdarzy się Państwu, że przyjdą rodzice z dziećmi ze słówkami, które jakby trochę nie do końca pasują do tego programu. I to jest też w porządku. Staramy się tworzyć taką atmosferę naprawdę zabawy, włączenia i nie chodzi tutaj o to, że ktoś ma lepsze czy gorsze słowa. Które wybrać,
to można spróbować trochę pokierować tutaj uczestnikami i trochę im podpowiedzieć. I najważniejsze dla nas jest to, żeby to były rzeczywiście słówka stworzone przez dzieci. Bardziej nas interesują tutaj słówka dziecięce niż takie słowa, na przykład, które gdzieś tam mówił dziadek, i przez to się przeniosły te słowa i używa ich teraz cała rodzina, albo jakieś takie słowa, takie skrzyp kultury, które też bardzo często się pojawiają w rodzinach. A druga rzecz, która jest dla nas ważna, to są takie kryteria. Ja te kryteria opracowałam i są one dostępne na stronie programu w jednym z tekstów merytorycznych, więc mogą sobie Państwo je prześledzić tak bardziej szczegółowo, ale krócić o tym, jaka idea za nimi stoi. Chodzi o to, że zależy nam na tym, żeby w słowniczku znalazły się słowa, które, tak wspomniałam, mogą być z jakiegoś powodu przydatne dla innych. Chodzi o to, żeby wybrać takie słówka, które naprawdę można powiedzieć, że brakuje ich w polszczyźnie, że one by się przydały nam wszystkim. Czyli to byłby taki słowniczek, z którego rzeczywiście moglibyśmy wszyscy skorzystać. I tworząc kryteria do tego, jakby wskazówki, które słówka mogłyby do tego słowniczka się przydać, korzystałam z kryteriów, które się nazywa kryteriami oceny innowacji językowych. To w kulturze języka polskiego są takie kryteria, które pomagają językoznawcom ocenić, czy jakieś nowe słowa, które wchodzą, albo nowe konstrukcje, wyrazy i tak dalej, czy one są błędne, czy jednak należy je dopuścić. Oczywiście my nie jesteśmy, znaczy nie zajmujemy się kulturą języka, nie jesteśmy żadną radą języka polskiego, ani oficjalnego słownika. Niemniej jednak część z tych kryteriów jest bardzo trafna i rzeczywiście od to, dlaczego poszczególne słowa są nam potrzebne w języku. Więc jedno z tych kryteriów to jest kryterium wyboru, czyli przyjmujemy do języka słowa wtedy, kiedy po prostu nie ma takiego słowa, które mogłoby być użyte w miejsce nowego neologizmu. I jeżeli chodzi o przykłady ze słówek dzieci, to mamy na przykład takie propozycje. Zapisałam sobie na przykład słowo lizania. To jest tak zwana lasagna, palce lizać. I to jest przykład słówka, który właśnie jest odpowiedzią na tę zasadę niedoboru, ponieważ nie ma w języku polskim innego słowa, które by oznaczało lasagna, palce lizać. Albo pociuciować, to znaczy doprawić danie szczyptą soli lub pieprzu od ciut-ciut. Jest to również przy okazji odpowiedź na to kryterium oszczędności. To kryterium oznacza po prostu tyle, że jesteśmy w języku bardzo leniwi, nie chce nam się za dużo opowiadać. Jeżeli możemy coś skrócić, to idziemy na tych, jak kiedy idziemy chodnikiem, jeżeli mamy możliwość, żeby sobie skrócić drogę, to przejdziemy ścieżką krótszą. Więc w języku preferujemy takie słowa, które pozwalają nam coś skrócić. I jeżeli chodzi o przykłady języka dzieci, to na przykład słowo benzynacja, czyli stacja benzynowa. Albo pustelki, to są takie puste butelki. Trzecim takim kryterium, to jest kryterium, które ja sobie nazwałam kryterium piękna. Ono jest oczywiście trochę subiektywne, ale chodzi tutaj o takie słówka, które z jakiegoś powodu jakby urzekają nas swoim brzmieniem albo konstrukcją, z tego powodu, że nasuwają różne skojarzenia. I jeżeli chodzi o takie słówka dzieci, mam na przykład takie słowo jak chruma. Chruma to jest locha od chrum, chrum, chrum. Idzie taka duża chruma z małymi chrumciętami. I oczywiście samo słowo chruma może nie jest jakoś wybitnie piękne, ale tutaj to rozumiemy w taki sposób, że po prostu to słowo kojarzy nam się z czymś, do czego odsyła. Chodzi po prostu o taką skojarzeniową siłę języka, ponieważ chruma kojarzy się właśnie z chrumkaniem, ale też kojarzy się w jakimś słowem ma, czy ma taką słówkę ma. Jest pod tym względem dużo ciekawsze i ładniejsze od słowa locha, które się z niczym nie kojarzy, chyba że z lochem. Albo inny przykład to jest burgulon. Burgulon to znaczy
jest taka niewygodna fałda, na nowo powleczona kołdra, jest nierówno ułożona w poszewce i jest tam górka, jest z gór gulomiona. I ten przykład też pokazuje taką skojarzeniowość, bo słowo gulą się kształta na poduszce, nic przyjemnego. Mniej więcej chodzi, jeżeli chodzi o kryterium piękna. I jeszcze jest trzecie, czwarte kryterium dopasowania, czyli tego, że w języku, żeby słowa były zrozumiałe dla innych użytkowników, to muszą jakoś pasować do systemu. Czyli tak jak podawał ten przykład ze słowem arnia, znaczy z formantem arnia, słowo formant służy do tego, żeby tworzyć nazwy miejsc, więc nie możemy go użyć, jeżeli tworzymy na przykład słowo stolarnia, no to ono musi oznaczać jednak jakieś miejsce, bo jeżeli oznacza coś innego, i tutaj przykłady ze słów, które znalazłam, to na przykład jest torturta. Torturta to jest starszy brat, który nie jest miły dla młodszego brata i go torturuje. Najgorzej obija jego oczach powoli ostatnim ciastkiem. I to słowo torturca jest spełnia to kryterium dopasowania, ponieważ ma formant tak przyrostek, który służy do. Więc jeśli chodzi o te kryteria, to po prostu zachęcamy do tego, żeby trochę o nich przypominać. Można podać polskiego. Tam będzie również takie podpowiedzi. Pomogą rodzicom i rodzicom wybrać swoje słowa tych kryteriów. Czy mają Państwo jakieś pytania? Tutaj widzę, że pojawiają się teraz pytania na czacie, takie bardziej organizacyjne, które pozwolę, żeby Kasia na nie odpowiedziała. Kiedy będzie wiadomo, które biblioteki zostaną wybrane do programu? Widzę, że Kasia odpisuje. Oddam Kasi głos za chwilę. Tylko jeżeli, czy mają Państwo pytania, tak ja bym bardziej dotyczące samego tematu, jakieś wątpliwości merytoryczne, a jeżeli nie, to zaraz oddam głos Kasi na chwilę. Poproszę, żebyś pojawiła na ekranie. Jest Kasia? Jestem widziana. Czy jestem słyszana? Świetnie. Gosiu, bardzo Ci dziękujemy za takie wyczerpujące omówienie tego scenariusza. Nie wiem, czy masz w planach odtworzenie jeszcze tego filmu naszego? Czy może to pytanie bardziej? Możemy odtworzyć go. To też jest taki już bardzo skonkretyzowany obraz tego, co może być efektem naszego warsztatu. Jeśli Państwo mają jeszcze jakieś pytania organizacyjne, to bardzo proszę zadawać je na czacie, tu w międzyczasie obejrzymy. Może to na chwilę milczę. Dzisiejsze spotkanie podzielone było na dwie części. Pierwsza część była bardziej statyczna. To w niej znalazły się właśnie te gry słowne, takie wynalazki słowne. Czytaliśmy książki, próbowaliśmy sobie przypomnieć te wszystkie słowa, które gdzieś krążą w rodzinie, a do tej pory nie zostały spisane. Kolejna część była już bardziej warsztatowa i samodzielna. Polegała właśnie na zilustrowaniu słów. Chyba przy realizacji wszystkich warsztatów trzeba być troszkę, mieć podejście takie elastyczne i tak na bieżąco reagować na właśnie zachowania dzieci, czy wyczuwać taką energię grupy. Myślę, że dzisiaj fajnym rozwiązaniem była zabawa z tymi kartonikowymi słowami. Rzecz do przygotowania w każdej bibliotece. Okazało się, bardzo rozbudziły wyobraźnię, nie były zbyt trudne dla rodziców do zinterpretowania, nie były zbyt trudne dla dzieci do zinterpretowania, a przy tym miały jakieś swoje znaczenie, swój sens i między innymi hasło Ponadjęzykarnia, które dzisiaj powstało na warsztacie, zupełnie przez przypadek, ale nabrało jakiegoś nowego znaczenia.
Robimy sobie taką rozgrzewkę teraz, naszą rozgrzewkę głowy, rozgrzewkę umysłu. Podnieście te papierki, tak żebyście mieli każdą literkę osobno. To będzie wasz słownik domowy. No i co teraz trzeba zrobić? Dam każdemu klej i tutaj zrobić stronę tytułową, zrobić ten napis słownik domowy, tak? Bo to będzie i weźmiecie go sobie dzisiaj do domu. Ale oczywiście z ilustracją, którą niebawem będziemy robić. Każdy z uznania na 3-4 ilustracje i mówi, co tam jest. Co to za fotografia, co tam jest za ilustracja. Dobra, no to tak. Każdy swoją. 3-4. To jest do samochodu. Do podlewania. Co to jest? Tu nawet odwrócimy kąt. Co każda z was dostała? Kąt do piłki ręcznej. Och, czy to jest? Żarły, tak. To odłóżmy na razie tutaj, no właśnie, tak. Golf, gra sportowa. Proszę bardzo. To też podpisujemy ten obrazek. Ja chcę na pra, doprowa. A, takie bardzo trudne słowo. Wodę. No właśnie. Brawo. Zobaczcie, gdybyśmy chcieli opisać. Metalowa obręcz z siatką otwartą u dołu, do której zawodnicy rzucają piłkę. Komidory, słuchajcie. No ale właśnie... Grzeczny czy nie? Nie, jaki to będzie chuligan. Zobaczcie, zrobimy sobie taką maszynę losującą. Siądźcie tutaj koło mnie. Tak, bez można z zamkniętymi. Świetnie to zrobiłeś. To słówko, tak? Dobrze. Gol, świetnie. No i uwaga, teraz co tu losujemy? Losujemy, co tu wylosujemy? Owniak. No, zobaczcie, ponad językarnia. Posłuchajcie, jak będzie wyglądał taki chuligator, gdybyśmy mieli zrobić ilustrację do naszego słownika z takim chuligatorem. Posłuchajcie, co wymyślił pan Michał Rusinek. Jak mam nazwać takie zwierzę, które zwłaszcza na spacerze chuligaństwu się oddaje i okropne ma zwyczaje? Straszy dzieci, zjada śmieci. Znaczeniem tego pomidorka. Mówisz, że chciałbyś pomidorka? Pytają, co to pomidorek? Uszczęśliwieni ludzie zaczęli używać nowego słowa jako czasownika. Kiedy nie wiedzieli, co robić, aciumpowali. Pracownicy, nie wiedząc, co robić, wykrzykiwali: niech to aciumpa. Może one będą też tak niezrozumiałe dla nas jak ta aciumpa, ale u was w domach będzie to znane. Zobaczcie, kochani, takie słowa, które pojawiają się u was w domach, mogą być najróżniejsze. Jedno jest takie właśnie. Jedno tutaj. O właśnie, fafaczka. Nie macie państwo żadnych pytań, bo nie widzę już pytań na czacie. Zarzuciliśmy tu państwa materiałami. Ten scenariusz warsztatu jest dość rozbudowany, ale on jest wariantywny. Nie trzeba realizować wszystkich tych elementów. Spokojnie można skorzystać tylko z części pomysłów. Można oczywiście też wykorzystać własne lektury, własne książki, które wydają wam się odpowiednie do tego tematu. My tu oczywiście polecamy
Michała Rusinka, który zajmuje się po prostu tematem języka, językiem dzieci z pasją, więc w naturalny sposób jest tu naszym sprzymierzeńcem i ekspertem. Natomiast jeśli gdzie można będzie znaleźć nagranie webinarium, to tak na bieżąco od razu odpowiadam, na stronie akcji oczywiście, domowy.org.pl i na kanale Centrum Edukacji Obywatelskiej na YouTubie. Czy zerknę jeszcze, czy... Czy jeśli chodzi o pytania organizacyjne, to już tak podsumowując, oczywiście wszelkie materiały do poprowadzenia warsztatu już jakby znalazły się na stronie, więc jeśli ktoś bardzo chce przeprowadzić warsztat domowy w ramach Nocy Bibliotek, to ma do tego narzędzia, natomiast my, ponieważ rośnie nam grono partnerskich wydawnictw programie i chcielibyśmy wykorzystać to, że możemy Wam przesłać więcej książek obudowujących jakby merytorycznie ten program. Mamy taką prośbę, żeby się jakby nie spieszyć i poczekać chwilę na te nasze materiały już takie papierowe. Czy pytanie jeszcze, czy na biblioteki? Oczywiście zawsze wszystkie materiały udostępniamy, natomiast no tutaj jeszcze póki co mamy miejsca w tym programie. Ich jest niewiele, bo tylko 40. Natomiast, to znaczy te 40 pakietów do Państwa wyślemy, ale korzystać z materiałów oczywiście mogą też inne biblioteki, które się nie znajdą w tym gronie. I też zachęcamy, żeby ten warsztat być może nie miał charakteru jednorazowego, tylko żebyście powtórzyli go za jakiś czas, na przykład jesienią. Dziękujemy, że nasz pomysł się spodobał. Mamy takie poczucie, że nie jest oczywisty, jest dość oryginalny i być może bardziej wymagający niż organizacja wrzenia pod hasłem nas bibliotek, która jest jakby z założenia bardzo, bardzo szeroką, taką przyjmującą bardzo różne inicjatywy i pomysły właśnie takim eventem, wydarzeniem. Ale cieszę się, jeśli ktoś już ma konkretną grupę, którą widzi na tym warsztacie, to jeszcze tym lepiej. Bardzo zachęcam, zgłaszajcie się przez formularz na stronie domowy.co.org.pl i tam w prawym górnym rogu jest link bezpośredni do rejestracji, bo bardzo nam zależy, żeby już jakby zamknąć to grono bibliotek, które przygotowują się do realizacji tego warsztatu niezależnie od terminu i oferujemy tutaj coraz szersze wsparcie. Myślę, że już czas kończyć. Może oddam na chwileczkę głos Gosi, żeby mogła się pożegnać, bo już czas webinaru nam wyraźnie upłynął w zasadzie. Na jakiej stronie jest formularz? Już piszę. Tak będzie chyba najlepiej. domowy.co.pl. Proszę, na tej stronie. Trzeba się śmiało rejestrować. Pozdrawiam serdecznie. I korzystając z okazji wszystkim bibliotekom, które organizują Noc Bibliotek, oczywiście życzę udanej, świetnej, niezapomnianej nocy. Do zobaczenia. Tak, dzień dobry jeszcze raz. Ja właściwie tylko na chwilę chciałam się z Państwem pożegnać, ale obiecałam Państwu obrazek, który oznacza plącza i mam pytanie do Darii, która moderuje pytanie, czy mogę podzielić ekran i pokazać innym osobom swój obrazek, który mam na pulpicie? W przeglądarce. Dobra. Jak to zrobić? Swoim ekranem. Tutaj niestety każe mi pobrać jakąś aplikację, więc nie będziemy już tego robić, ale obiecuję, że prześlę Państwu obrazek pokazujący plącza. Ponieważ jest już późno, więc nie będziemy tego robić. Bardzo Państwu dziękuję za udział. Tak, opublikuję na stronie. Bardzo Państwu dziękuję za udział. Przepraszam jeszcze za kłopoty techniczne, ale mam nadzieję, że jakby wartość taka informacyjna webinaru, tego webinarium trochę wynagrodziła te problemy, bo z nami byli. I jak powiedziała Kasia, zapraszam na stronę domowy.co.org.pl.
Tutaj też są nasze maile. Mail do Kasi Sołtan na pewno Państwo mają wpłynąć. A mój mail jest taki jak na prezentacji i we wszystkich sprawach związanych takich z merytorycznymi wątpliwościami, to zachęcam, żeby Państwo do mnie pisali. No i czekamy z radością i z niecierpliwością na Państwa słowa i na rodzinne historie o słowach z Waszych bibliotek. Życzę Państwu wszystkim miłego dnia. A tym z Państwa, którzy biorą udział w Nocy Bibliotek, oczywiście wspaniałej zabawy i wielu wspaniałych akcji. Bardzo Państwu dziękuję, wszystkiego dobrego i do widzenia.